Hej moi kochani, moi drodzy, moi mili, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu Operam. Przed wami kolejny odcinek z Borderlands. Jeszcze jesteśmy przed zakończeniem, jeszcze sporo w zasadzie mamy do zakończenia. Ale mamy też zadania do zrobienia i róbmy sobie te zadania gdzieś tam po drodze. Bo jeszcze przed zakończeniem możemy zrobić to i owo, zwiedzić trochę mapę. Działajmy w tej kwestii. Zbierzmy czaszki. Dobra, to jest pierwsza rozgrywka, także jak padnę 10 razy, to się nie śmiejcie. Wiesz wszystkie? To jest i tak 3 na 4. Teraz czy mi gdzieś... No właśnie, tak mi się wydawało, że znacznik mi pokazuje jeszcze jedną. Nas mapa. Tu nas nie było, więc nawet dobrze. Ale przyglądajmy się temu dokładnie. Tak, na moje to już powinno być bardzo mało rzeczy, które... wizualnych, których jeszcze nie mamy. Bo mamy tego tak od zakichania, że się w głowie przecież nie mieści. Oj, a ty się skąd tu wziąłeś? Pozbieram wszystko. No time for prayers. Phenomenal. Those bones are exactly what the Necro ordered. But if we're gonna make this sick ass robe, we still need leather. God, the girls love leather. Assuming they're not vegan. I'll need the hide of a winged beast. There are like 8,000 winged beasts in the baddies binder. Should we just go one by one, or... No. It's, you know what? Here. A hammer. I meant to say wyvern leather. From wyverns. Just go kill wyverns. All I'm saying is that clue wasn't super clear. Yeah, girl! I get that now! Damn! It's wyverns, though! Yeah, we know that now. Just so you know, I've been hearing rumors on the Necropet that Cheddar Bambroski has been bugging my girl since I've been away. Who's that then? Cheddar Bambroski. The dumb as a brick demon ball player who won't leave her alone. Why didn't you say that we were trying to rescue this woman? Well, she put a restraining charm on him. But if I know Bambroski, which to be honest, I don't really, kurde, tutaj to może być dosyć ciężko. Się z tym stołu, z tym ogarnąć. Jeśli nic nie wymyślał dziwnego. Nie. Myślałem, że ten wiatr akurat przeleci. Ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem, o co tu chodzi. Może ty w życiu. No to jeszcze raz.
że nie było żadnego po drodze miejsca. Na szczęście nic nie tracę tak naprawdę, no. Po prostu jeszcze raz sobie to zrobimy. Na szczęście nie ma daleko. No, przyznam szczerze, że postać mogła biec szybciej, no ale już tam. Też mi akurat pęd wiatru. Kurde, jaki plener. Nie ma de pazon, empapaparere. A to? Aha, donikąd nie prowadzi. Skórzaste wiwerny. Nie mam tylko zebrać? Sporo. Widać, że te wiwerny są właśnie takie bardziej skórzaste. Nie mogły się pojawić od razu wszystkie. Tak patrzę, czy tu niczego nie zostawiłem. Also kick me in the nuts. Yeah, that tracks. You got a real kickable crotch. Ha! She read you like a book, baby. She read you like a book, baby. Left. No, all right. Yes, I should do. Mam nadzieję, że tutaj nie ma nic takiego, po co jest się gdzieś tam warto jakoś, nie wiem, wskakiwać, wspinać. Sprawdźmy to. Tu jest i drabinka. A, no dobra, właśnie po to. What in the lump? You there? I'm looking for a tailor. All right, yeah, I'm tailor. Can you do any sewing at all, tailor? Like for tailor the detailer? I can totally make clothes, for sure. Just give me what you got. I'll make you something gnarly. For sure. Here's the pattern and the supplies. Right, no, for sure. Hang tight, yeah? Oh, what the hell, Tina? Hey, you didn't specify that you were looking for a clothing tailor. Oh, that's being big, baby. Ah, stinks. Abracadabra, here's your fedora.
What? Right, so it's just that the robe was a bit too high. Plus 2 charm. Minus 3 styl. Fine, we'll make it work. Don't worry, that thing's totally suave. It'll do the trick. Okay, bye. You have my fresh new outfit? Excellent. I've got the flowers. Come on then, meet me at my lady love's house. Valentine, Fred, other person whose name I didn't catch. Here! I got the You got us fedoras? Wow, Tina, you really shouldn't have. Now you'll always have something to remember the campaign by. I got one for me too, see, look. Oh, yes, I will definitely keep this. Yep, for sure, me too. Thanks, Tina. You are very welcome. Tak wypadałoby złapać poziom, ale... Wow! Co to się tu przydarzyło? Dobra, nic. C-. This obelisk will summon a sandy she-serpent, superior and stormy spellcraft. Tam jest skrzynka. A, okej. Okay. Zaraz, mapa. I tu jest obelisk. Zróbmy obelisk. Obelix. Każdy zrobiliśmy, to róbmy i ten. Ciężko z takiej odległości z spelem trafić. Potrzebuję miejsca, bo się pojawił boss. Całkiem niezłe miejsce, szczerze przyznam. Gdyby tu gdzieś jakoś był blisko resp, to już w ogóle byłby kosmos. No, wracam 6000, to jeszcze mogę wyknąć. Chociaż ja wiem. 10 to i owszem. Całkiem szybko się ich bije. Jest skrzynka. Tylko ciekawe, gdzie tu jest resp. Chyba nigdzie tu. Bo wiecie, to jest na tyle ważne, że w momencie, kiedy cofnę się do miasta, chciałbym wiedzieć, gdzie się pojawię, jak wrócę z powrotem. Ale coś tak mi to wygląda, że jednak tutaj to jest kawałeczek i chyba nawet stamtąd jest bliżej. Nie wiem, czy dopiero gdzieś tutaj nie był. No nic. Sprawdzę to później. Now
we're meant to be together. Spellburn! Burn! Whoa! O, prosto do łbam. Okay, I'll just wait out here until you come to your senses. You harass a lady, I harass you. To death. Simple as that. You won't stand in the way of true love. I'm here. Sorry I'm late. Do you have my fly new robes? Szału nie było. All going according to plan? How we doing? You on top of things? How we doing? No chciałbym mu właśnie dać tą fedorę. No nie mów. Już raz tak miałem z Claptrapem. Trzeba się było cofnąć aż do końca, wrócić z powrotem. Jejku. No to już jest któryś raz. No przesadzam, no trzeci, ale... David. A tutaj jest. No to mega blisko. Tylko od razu są umarli do pokonania, plus obelisk. Można było wszystkich zebrać, szybko staków nazbierać, jeżeli ktoś ma on kill. Hero! There you are! What the what now is this? Adventurer, what have you done? Sorry, I tried. Okay, well, it'll have to do. Okay, here we go. Get ready to watch the magic happen. Babe, it's me. I'm so sorry I missed our anniversary date, but I've got a good reason. William Waster, Gemini LeClue. Where in the Wonderlands have you been? I was worried sick. I can explain everything, I promise. Uh-huh. Well, before you do, take off that stupid hat. Yeah, that's fair. Look, just wait for me inside, okay? I gotta thank my friend for helping me out. Okay, doll. Just don't keep me waiting again. Adventurer, come on over. You've done me more than a few favors lately. And I don't know how I'll ever repay you. But I hope this is a start. Now, if you'll excuse me, I gotta make things right. Spodziewałem się, że coś usłyszę. Foiled again. Jak zwykle, wybaczcie.
Where will fate lead me next? Ech, najgorsze jest to, że klienci dzwonią nawet w trakcie. Przepraszam was najmocniej. To nie jest moja wina, ale wiecie, no, klientów się nie zostawia. Przynajmniej ja swoich nie mam zamiaru. Póki nie zarabiam z YouTube'a więcej niż ze swojej pracy, no to... Okej, okay, glittering full battery and your sky of blue. And your sky... you're a sky of blue. Oh. Kojarzy mi się ten tekst. Już jakaś była piosenka o miłości, ale... No, no nieważne. Elemental Damage. Lightning Bolt. Myśmy chyba to już mieli. Tak mi się wydaje, że gdzieś mi to dropnęło. W każdym razie jest to kompletnie nie dla mnie, więc... A, no właśnie, więc zaznaczyłem do wywalenia, spoko. Znajdźmy sobie kolejne zadanie. Na pewno nie jest ono w żaden sposób daleko. No nie jest w zasadzie. I czy to po jednej stronie, czy po drugiej? A, trzaśnijmy to zadanie. Czyli w lewo za obeliskiem jeszcze. Tędy jest wyjście. Hops, 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 hops. Nie będę robił drugi raz obelisku, chociaż szkoda jest tych expów, które tutaj zostają. W sumie wczytałem się od nowa, więc i skrzynki się poresetowały, no ale już tam. Te szkielet, weź sobie daruj jeden z drugim. Ciekawe, czy w ogóle można by było tutaj stanąć i tylko strzelać do tych z obelisku. Bo obelisk też ma swój zasięg i przeciwnicy w którymś momencie dają wam za wygraną. The ultimate fire spell. Dryksl. Okej, nie wiem, on chyba coś chciał powiedzieć, ale to mu się spaliło bardzo szybko. W zasadzie ja ich muszę zabijać, czy ja mogę znaleźć te...
Czy ja te jaja jakieś, czy co tam mogę znaleźć tak po prostu? Czy wolałbym, żeby mi, do mnie nic nie strzelało akurat, jak coś robię? No. Rozejrzyjmy się tu. No bo zaraz się okaże, że... skrzynka. Skrzynka jak skrzynka, kostka się liczy. Skrzynkę macie jednorazowo, kostka daje wam stałą premię. Szajs. Hej. O, tu jest jajo. Dobra, to jest tam zwykła jakaś tam wiwerna. Albo i nie. Wow, no właśnie ciebie szukałem. Nie wiem, co mnie podniosło na górę, ale w sumie nie narzekam. Nice. Nie wiem, czy ja pokonałem w końcu tą wiwernę, czy nie. Rozglądajmy się dalej. No proszę. O, 16. Stanowczo 20 w tej grze nie oznacza kompletnie nic. Numerki między, tak zauważyłem, 14 a 18. Dużo lepiej wychodzą. Dobra, zobaczmy, czy w tych gniazdach na ziemi są jeszcze te trzy jaja. No tak w sumie się wybrałem trochę na górę. A może wszystko już jest na miejscu. Albo i nie. Dup. No dobra, no ale te są trzy. Potrzeba mi ich stanowczo więcej. Też nie. Ja jestem przekonany, że już wszystkie zwiedziłem. Tutaj też nie ma. Już na górze nie ma żadnego. Kurczę jego raz. Więc muszę po każdym jaju pojawia się kolejne, dopiero jak się pokona tych jego strażników, co? To by było durne niesamowicie. Nie. Kurde, jego raz. A no dobra, to jest 3 na 5 i to zrobiliśmy tu. Reszta jest gdzieś w innym miejscu. Okej, okej, okej. No już się bałem, że znowu coś się zbugło. Warto patrzeć na minimapę, no.
Ja to na hardkorze. Dobra, i teraz jak was jest dużo, to może będzie łatwiej was trafić. Kurde, nawet nie wiem. Pali się. Wybucha, o co tu chodzi? Ja pierdziu. Ech. Jeszcze sobie zobaczymy, co jest tam. No, zresztą no i quest nas tam zabiera. Później podejrzewam, że i tak tymi wysepkami będziemy wracać. Well, this should suffice. I can perform Grimbleforth's elementary animatrix. But be warned. Dragon Lord's power is so great, most every skeleton raised falls under his sway, no matter who did the raising. Arise! Tak się rozglądam tylko. Gather bones. No Jezu, nie krzycz ty, moronie. W zasadzie, gdyby nekromanci istnieli, no to jest dobre pytanie. Czy kiedykolwiek myślałeś o szkielecie, który jest w tobie? No i w sumie nie myślałem. Dobra, moi kochani, nie przedłużając, widzimy się w następnym odcinku. Hej, hej.